Witamy. Petki rozłożone, a ja dopiero pierwszą lówkę. To jest niebywałe. A ile wędek rozłożonych? Nawet nie chcecie wiedzieć. Nie chcecie nawet wszystkie wiedzieć. Wszystkie. Tak powiem. Ale ostatnio, słuchajcie, kiedyś wam opowiem, jakie numery były. Nie uwierzycie, ale dziś nie dopada. Albo te piwo jest jakąś marihuaną. Ty, a może to ta po prawej? Tak. No to jeszcze tego, bo ta po lewej to jak będzie branie, to już... Wiem, rozumiem, nie mówimy głośno. Nie zdradzimy, na co mówimy, nie ma takiej opcji. Ty, ale za ciepłe. O. Mogłoby być zimniejsze. Słuchajcie, wczoraj walnąłem 2 i poczułem się, jakbym był po 6. Ledwie z garażu trafiłem do domu. Ale to samo i mój taki kolega, słuchajcie. Mówi, ty, ja normalnie jestem u tego, no tu wszystko ty, ale normalnie jestem uwalony po 2 piwach. I albo te piwo jest tak ekonomiczne, że walicie 2, jesteście uwaleni, albo też ta seria była zepsuta, co ją tam wyhaczyłem po 60 groszy. Te piwo chodzi od 9 do 10 do... A teraz wyobraźcie sobie, jak my któregoś dnia walnęliśmy po 10, po 9 czy po 10, nie pamiętam, coś takiego, tak? Ja bym dwucyfrowo mówił. Dwucyfrowo? Te Hazy Haka. Co się działo? To się kiedyś dowiecie. To się kiedyś dowiecie, ale niestety... Ale się działo. Ale YouTube musi troszeczkę tutaj, wiesz, zmienić prawa, bo to, co się działo, no powiem wam, zakrawało też o śmierć. Też. O śmierć zakrawało. Bardzo. Mogę wam powiedzieć tak, bark mam zwichnięty do tej pory. Nic więcej wam nie powiem. Była taka stajnia augiasza, że będzie ją ciężko oczyścić przez długi czas. Chociaż akurat źle nawiązuje, bo stajnie ogiasza nie da się oczyścić. Ale ile rzeczy się będzie zadziało po tym wypiciu. O, one się prawie do dzisiaj się działy, a to było 4 dni temu. O Jezu. Dobra, trzeba chłodzić winko. O, wyglądasz, Piotr, kiedyś był taki z Izraela. Z trochę lekkim, siwym zarostem. W takiej ala Arafatce. Jak on miał? To nie z Izraela. Albo Palestyny. Ten, no. Yosir Arafat. Tak, tak, tak. Zamordowali go. Wiadomo kto. Mili, sprawa jest następująca. Paweł, bo tu precelków nie będzie zera. Dobra. Raba, jak się dorwy, to nie ma nic. Jak w Choroszy, nie będzie niczego. Mili, ponieważ moja cierpliwość się przebrała, za długo czekam na to, żeby w Polsce było trochę lepiej. Zatem postanowiłem wziąć udział w najbliższej komisji sejmowej. Jeszcze nie wiem, czy to będzie komisja rolnictwa czy infrastruktury. Zobaczę, od kogo zależy, żeby zwiększyć kary kłusownikom w Polsce i od kogo zależy, żeby zwiększyć kary za śmiecenie w Polsce. Tak. Te dwie kwestie najbardziej mnie interesują. Ja albo coś załatwię, albo mnie z tej komisji wyniosą. Za ręce i za nogi. Jak Gabriela Janowskiego. Podsypią mi jak Gabrielowi. Patrzycie, nie. Mam Arafatkę, dlatego że zapomniałem czapki. Ja mam czarny łeb, znaczy głowę. Wiecie, rozumiecie, zaraz będę gadał co innego, jak udaru dostanę. Ja wezmę kamerę, jak będę mógł tam nagrywać, to nagram tam. Ja tam nie będę chciał siedzieć, bo tak naprawdę to nic nie robią na tych komisjach. Tylko pieprzą bzdury. A ja tam pójdę załatwić sprawę. Nie wiem, będę proponował najniższą karę. Najniższą karę to jest 5000 za kłusownictwo. Najniższą karę. Zwiększyć minimalną karę za kłusownictwo od 5000 zł. Oczywiście za pierwszy raz. Trzeba określić dokładnie, co to jest kłusownictwo. Dokładnie, chociaż musiałbym zobaczyć w prawie, jak jest określone. Myślę, że trollingowanie tam, gdzie nie można trollingować, podlegałoby to pod to. Jak tam pójdę, to pójdę z PZW-ziakami. Aha. Z kimś zarządu. Dlatego, żeby to inaczej wyglądało, bo oni zobaczą, ty, Rapa przyszedł z ulicy, to go olejemy. Ale jak Rapa przyjdzie z PZW, powiedzą, no to ich jest trochę więcej. No to jak jest więcej, to damy mu więcej powiedzieć. Znaczy Rapa pójdzie z PZW, czy sam. Albo wciaśniejszy kaftan go. Czy Rapa pójdzie z PZW, czy sam, to tak samo im tam po prostu powie,
i zachowa się jak trzeba. Rapa w dziakinka. Może jeszcze inaczej. Jak pójdę z PZW, to będę trochę grzeczniejszy. Żeby nie pomyśleli sobie, że wszyscy w PZW są taki jak rapa. Czyli jaki? Czyli chcący zrobić coś dobrego. Nie. Jest taka skala kłusownictwa, jest taka skala zabierania ryb w czasie okresów niedozwolonych. Ale zabieranie ryb, że wtrącę przecinek. Przecież sandacy nie ma na Wiśle w Mazowieckim. To jak zabierają? Co zabierają? Słuchaj, jest, nie ma. Jest a ja cały czas prawie codziennie słyszę, że codziennie zabierają. Sandacze. Słuchaj, na piaskarni, teraz na Przyborku, tydzień temu. Tydzień, dwa. Coś niebywałego. Weszły sandacze na piaskarnię i zostały wymordowane. Kormorany? Przez kół soli. I przez wędkarzy, którzy łowili też niedozwolone, czyli też przez kół soli. Ja myślałem, że kormorany. Zatem mieli takie walki pojedyncze, jak robicie. Owszem, no to jest dobre, ale to nie zmieni sytuacji. Tylko od góry musimy to zrobić. Nie wskrzeszam taką inicjatywę. Rapa w komisji sejmowej ma dokonać nacisku na Sejm, żeby zwiększyli kary za kłusownictwo i za śmiecenie. Na początku będę grzeczny, ale na następnej komisji to albo ja ich wyniosę, albo oni mnie. I tyle. Ura. Może pokażę, ile wypiłem, żeby nie powiedzieć, że jestem pijany. To jest druga szklaneczka. Dopiero start. Poczekacie? Chociaż nie, no nie będę się powtarzał, no będę się powtarzał. No, proszę. Także słuchajcie, jestem trzeźwy jak świnia. W ogóle to kocham zwierzęta. Słuchaj, może tym komisjom, podkomisjom, tym członkom, no, tym towarzyszom, no dobra, no, że trzeba wyjaśnić, na czym polega prawdziwy problem z kłusownictwem, ze śmieciarstwem. Z tego, co rozmawiałem z zarządem głównym PZW, to podobno oni cały czas im mówią, tym komisjom, że to o tych kłusolach. Czyli problem leży w komisjach, czyli w nierobach. O ile to jest prawda, wydaje mi się, że tak. No to jeżeli jest tak, to albo nie potrafią przekonać ludzie z PZW, tych komisantów, no może jest potrzebny ktoś, kto umie przekonać, gdzie co? Ten nowy powiew po tej zmianie władzy? Paweł, zostawiłem ci trzy precelki. To jest, już mniejsza z jaką w jaką władzę. Gdzie ten powiew zmiany? Przecież tam podobno wszystko stoi, jest temat... Paweł. Według mnie nad wodą jest tak, jak było, a nawet roku na coraz gorzej. Więc oczywiście. Nie ma powiewu zmiany i są potrzebne radykalniejsze kroki. No to wszystko. Jak radykalnie. Kto to zrobi, jak nie rapa? Jak kto zrobi? Nie to rapa. Przecież tu masz wszystko, słuchajcie, wszystko za szyby, za ekrana, mundrę. Chodzi to, że jako B. Krump. Krump patelniowy. Ale by skwierczał, co? Na smalcu ze skwarkami, ty i na cebulce, ło. Połknął. Głodny był. Ło. Jak myślicie? Mayo sirica CH z chili i czosnkiem, jaka to musi być chemia? Ten barbecue Papa Joe, powiem wam, bardzo dobre, bardzo dobre. Czy dobre, no oczywiście to jest najwyższej półki, ale widzicie, rozumicie, no. Jak to piecze w ryj. A twój smak jednak. O Jezu, jak to piecze w ryj. O Jezu, ty. Jednak twój smak. Jednak mój smak. O człowieku. O człowieku, sos mayo spiracha. Trzeba winkiem popić. Jezu, człowieku, nie wiedziałem, ty dopiero tyle mi daj do pieza. Jak się nazywały te piwa? Czekaj. Haka. Haka. Czekaj. Hazy haka. Jakoś tak. Człowieku, trzeba uważać z tym. Ale jak mnie daje do pieca. To się tylko, a ja ty tak, to się tylko troszkę daje, człowieku. Ty tak dałeś pół butelki? No nie, tak wziąłem, wiesz, tak z wężownicy, ale człowiek. O, ja pana znam, skądś pan te takie potrawy robi na... Z programu 997 pan nie zna. Fajnie się wiesz. Co pan dzisiaj ten? No żeśmy tu znaleźli takiego. Żeśmy go oprawili już. Banderowszczaka. Pozwolę sobie podnieść. Brudasiaka. Brudasiak. Boczek z brudasa i kiełbasa z brudasa, tak.
Ohoho. Dobra kiełbasa z brudą. Ohoho, nawet pachnie, proszę pana. Jaki sos pan do tego poda? Z brudasa. Aha. Brudasowaty. Ojej. Myślisz, że ludzie takie rzeczy ten? Wierzą mi. A. Nie wierzą. Lalka też to je? Laleczkę trzeba zaraz wziąć. Tak. Przecież.